Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam was na krótki materiał informacyjny, bo jak sami słyszycie, jestem jeszcze chory, o czym też pisałem na swoim Facebooku i tak po prostu wiem, że nie wszyscy ten mój profil facebookowy śledzą, dlatego ten film nagrywam, żebyście po prostu, żeby każdy wiedział tak naprawdę dlaczego przez jakieś, mam nadzieję, tak maksymalnie 2-3 dni będzie jeszcze, choć 2 to tak trochę optymistycznie, będzie jakiś przestój na kanale z materiałami, ale też chciałem powiedzieć o tym, co będzie się już działo, jak za chwilkę sobie wrócimy do nagrywania, także serdecznie zapraszam i zachęcam do wysłuchania, a jak coś to link facebookowy macie w opisie. Tak korzystając z okazji też w opisie macie link do wyprzedaży na G2, które tam jeszcze potrwa trochę, także serdecznie zapraszam. I słuchajcie, pierwszy taki materiał, nad którym już trochę pracowałem przez jakiś czas, to jest top gier w 2017 roku, na które najbardziej czekam, i z tego filmu też, tak jak rok temu, z podobnego właśnie materiału, tam dotyczącego tego roku poprzedniego, będziecie mogli się dowiedzieć tego, jakie gry będę nagrywał w tym roku, na co najbardziej czekam i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie, myślę, bardzo ciekawe. Jezu, tragicznie teraz brzmię, dlatego właśnie nie nagrywałem i nie streamowałem. Streamować też oczywiście będę, jak już to będzie trochę lepiej brzmiało, jak najbardziej, także spoko. Więc z takich jeszcze kolejnych materiałów to będę chciał ograć betę, czy znaczy w zasadzie wersję demonstracyjną Nier Automata. To jest gra, która naprawdę bardzo interesująco wygląda i na pewno będę się chciał jej przyjrzeć, jak już ona wyjdzie, a wychodzi w sumie w marcu jakoś, więc no, będziemy mieli niebawem okazję sobie coś pograć. Liczę też, że DLC do Dark Souls 3 w końcu zapowiedzą i że nie zrobią mi takiego psikusa, że mi go nie zapowiedzą, jak jeszcze będę chory, bo to byłoby niefajnie. Słuchajcie, jeszcze kolejna rzecz, która będzie też w tym miesiącu, to beta For Honor. Jeżeli będę miał dostęp do bety, myślę, że powinno się udać, to będą kolejne materiały właśnie z tej gry, ponieważ widziałem, że wielu z was po prostu ta gra przypadła do gustu. Mi również, jak widzieliście, naprawdę czerpałem z tej gry masę frajdy na filmach, na streamach, no po prostu wszędzie. Było świetnie, także na pewno będziemy się znowu bawić, także chyba jeszcze można się zapisać, więc jak ktoś jeszcze się nie zapisał do tej bety, to wejdźcie sobie tam na stronę Ubisoftu, zarejestrujcie się do tej bety, bo myślę, że warto spróbować, bo gra wygląda naprawdę fajnie. Jak coś, to tam też materiały podrzucę, w prawym górnym rogu w karcie będą, więc jak coś, to zapraszam. Kilka filmów jest z tego For Honor. Co jakiś czas też będzie jakiś może gwint na kanale, choć to raczej nie w tym tygodniu, tak szczerze mówiąc. Chociaż zobaczymy, może jakiś jeden pojedynczy odcinek się jeszcze trafi. No i oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, propozycje, to piszcie. Zastanawiam się też nad tym, czy nie nagrać, czy też po prostu zagrać gdzieś w tego Residenta 7, to demo. Ale to jest chyba bardzo... Jeśli się mylę, to mnie poprawcie oczywiście, ale to jest chyba bardzo podobne do tego, co już grałem, to było kilka miesięcy temu na PS4 dostępne, też taka wersja demonstracyjna. Nie wiem, czy tam się czymś to w ogóle różni, także jak coś tam nie poprawcie, może się temu przyjrzę, ale nie wiem, czy dałbym radę w ogóle. Także cóż, to słuchajcie, byłoby chyba, myślę, na tyle w tym materiale. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, może coś przegapiłem, to piszcie w komentarzach poniżej, na wszystko jak zwykle odpowiem. Także dzięki wielkie za uwagę, dzięki za miłe komentarze i za wyrozumiałość. Trzymajcie się i cześć.